Może do panów prezesów mam pytanie. Rozumiem to fachowcy w dziedzinie odpadów i śmieci, nowej inwestycji. Pytanie tak, co właściwie powinno brzmieć, czy nie boicie się państwo, że zabraknie śmieci, najprościej mówiąc. Wiadomo, że powstaje RIPOP, o status RIPOP-u stawiają się Siedlce, również inne instalacje. I teraz oczywiście o tej instalacji zastępczej. Jak to będzie ze śmieciami? Czy nie boicie się państwo, że zabraknie w pewnym momencie przy mocy i przy rozmachu inwestycji? Szanowni Państwo, nie obawiamy się takiej sytuacji. A toż dlatego, że z dwóch względów. Po pierwsze, to co Pan Prezydent tutaj wspomniał. Na pewno współpraca z ościennymi gminami nastąpi. A po drugie, samorząd województwa mazowieckiego dając tej inwestycji dofinansowanie odpowiedzialny jest za tworzenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ten wojewódzki plan gospodarki odpadami przeliczył, ile jest odpadów w województwie mazowieckim i ile potrzeba instalacji do przetworzenia tych odpadów. W związku z powyższym, że dostaliśmy zgodę na realizację, dofinansowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego, to jest to jednoznaczne z tym, że tych instalacji i mocy przerobowych potrzebne jest w województwie mazowieckim. No tak, ale pytanie brzmiało, czy jeżeli te inne instalacje też otrzymają status zastępczy, jak w tym układzie będzie wyglądała Ostrołęka? Jak poradzi sobie inwestycje? Siedlce na przykład dostaną, a starają się o 180 tysięcy ton, zdaje się. Szanowni Państwo, to reguluje wszystko Zarząd Województwa Mazowieckiego Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. I patrząc na możliwość jeszcze zagospodarowania tych mocy przerobowych, daje możliwość wejścia innej instalacji jako regionalnej. Ja jeszcze, jeśli Państwo pozwolicie, to Pani Zatrudni mnie pytał, ale dodam, że bez wątpienia można potwierdzić gotowość współpracy wielu samorządów, a jak Państwo wiecie, to gdzie będzie kierowany strumień odpadów, dzisiaj ta decyzja jest po stronie samorządów. My dla przykładu mamy bardzo ciekawe w tej chwili i sądzę, że bardzo takie samorządowe decyzje, choćby w sąsiednim Lelicie, gdzie nawet w budżecie tegorocznym już samorząd zapisał konkretne środki na udział w budowie stacji segregacji. Nie było jakichś tajnych rozmów, ale bardzo cenimy takie decyzje, bo widać wyraźnie, że wielu samorządowców jednak widzi sens tej budowy stacji segregacji. Także oczywiście pytanie jest zasadne dla wszystkich podmiotów, które odważyły się czy starają się o takie instalacje, ale sądzę, że tutaj jakiegoś zagrożenia nie ma, zwłaszcza, że wstępnie w tych dyskusjach wcześniejszych wielu samorządowców, nie wszyscy, wyrażało gotowość współpracy z miastem, nawet przez udział finansowy. Oczywiście głównym powodem są przewidywane finanse. To oczywistą jest, sądzę, dla nas wszystkich rzeczą, że samorządowcy szczególnie patrzą na ten grosz, który będzie w systemie obecny i nikt nie chciałby płacić więcej, tylko każdy mniej. Mamy oczywiście, możemy zawsze wrócić i wrócimy bardzo szybko do rozmów z wójtami, z burmistrzem Myszyńca. Niektórzy od początku deklarowali współpracę z nami, nawet jeśli nie było tej pewności takiej stuprocentowej, tak dużego dofinansowania. Inni troszeczkę wyczekiwali, myślę, że na niedługim spotkaniu, na najbliższym spotkaniu, czy po tym spotkaniu będziemy mogli Państwu też przekazać informację, kto już ostatecznie podjął decyzję, że strumień odpadów będzie kierowany do nas. Ja z tych rozmów dawnych, w sumie nie tak dawnych, wnioskuję, że w jednym przypadku jednej gminy, bo Pan Wójt dość zdecydowanie podnosił wątpliwości, to w tym jednym przypadku o tą współpracę będzie trudno. Natomiast
dużej części, czy w moim przekonaniu w całej reszcie sądzę, że to będzie naturalna rzecz, że samorządy chcą razem. My oczywiście gotowi jesteśmy nie tylko zaprosić do finansowego udziału w budowie, a potem do korzystania z tej stacji, ale też do takiej formy współpracy, żeby gminy mogły po prostu mieć swój udział także, powiedziałbym, w właścicielstwie czy zarządzaniu taką stacją. Jesteśmy otwarci na takie rozmowy, zwłaszcza, że każdy samorządowiec, wójt czy burmistrz oczywiście musi mieć to bezpieczeństwo też prawne. Taką konstrukcję, jeśli jest wkład finansowy gminy, żeby było to oczywiście bezpieczne, ale myślę, że problemu nie będzie, chociaż oczywiście na dzisiaj jakichś takich podpisów pod całością, choć nie wydaje mi się, żeby był to problem jakby w tej chwili jakiegoś wielkiego zagrożenia, zwłaszcza, że podkreślam, każdy wójt, burmistrz musi szukać takiego rozwiązania, żeby jak najmniej obciążało mieszkańców. A ile będzie kosztowała tona śmieci, bo w studium wykonalności się Państwo 500, ponad 500 zł, a teraz na porównanie około 200, takie są stawki do tony śmieci. Ja może uzupełnię jeszcze to pierwsze pytanie, dobrze? Proszę Państwa, chciałbym, żebyście byli dobrze zorientowani, że odpady wszystkie trafiają nie do zastępczej instalacji, tylko tak jak do RIPOK-u. A RIPOK jest w tej, proszę Państwa, rejonie siedlecko-ostrołęckim na dzień dzisiejszy jest tylko jeden. Także rozbudowa RIPOK-ów w tym układzie jest niezbędna, co stwierdził nie tylko sąd, który powiedział, że wówczas następuje konkurencyjność, a nie przy jednej stacji, tylko stacji segregacji w wielu miejscach występujących, a wojewódzki plan stwierdził jednoznacznie, że jest niezbędne budowa tego. Proszę Państwa, jaka będzie cena jednej tony? Ja odpowiem, proszę Państwa, to powiemy Państwu po przetargu. On to wyreguluje. Czy jeszcze są jakieś pytania odnośnie stacji segregacji? Tak, jeśli można, takie, znaczy właściwie dwa. Pierwsze takie czysto techniczne, to znaczy oplanowany harmonogram budowy, a drugie to, co Pan Prezydent wspomniał, że Pan Prezydent może o tej konstrukcji finansowej kilka słów, to znaczy generalnie tak hasłowo, ile tych pieniędzy jeszcze potrzeba do finansowania i jaki jest planowany udział poszczególnych samorządów. Jeśli pan, ja za chwileczkę Panie, tylko że od końca, jeśli można, tak? My, gdy chodzi o udział finansowy samorządów, posłużyliśmy się, powiedziałbym, kryterium ludnościowym, czyli mniejsza gmina, mniej, większa, zakładamy, że też przez to bogatsza nieco, troszeczkę więcej. I proszę Państwa, gdy żeśmy te rozmowy wcześniej prowadzili, to oczywiście gmina Czarnia no, miałaby ten udział inny, a miasto Myszyniec inny. Posłużyliśmy się kryterium, podkreślam, ludnościowym i z czego nie ukrywamy, bo dyskusje nie były łatwe. Posłużyliśmy się też takim wyliczeniem, gdzie teoretycznie mieszkaniec gminy wiejskiej produkuje nieco mniej śmieci. Tam zdaje się, że było kryterium 200 dla mieszkańca gminy, a 260, takie proporcje dla mieszkańca miasta. W każdym razie, proszę Państwa, gdybyśmy zostawili to, co ma być udziałem gmin w tym finansowaniu i miasta, to wiem, że mówię to w pewnym przybliżeniu, że no najuboższe gminy, najmniejsze, to były rzędu 200-300 tysięcy złotych. Także nie są to, oczywiście mówimy tutaj o pożyczkach korzystnych z Funduszu Ochrony Środowiska, stąd pamiętam choćby wypowiedź pana wójta gminy Czarnia, że no nie są to jakby kwoty, które miałyby rozwalić budżet gmin, zwłaszcza, że oczywiście rozłożone potem spłaty i tak dalej. Także ja o tym kryterium, natomiast o szczegółach, no postaram się. Tak, mamy tutaj kartki dokładnego wyliczenia, to już ja nie będę panu prezesowi, bo pan redaktor pana prezesa pytał, proszę. To znaczy, proszę Państwa, proszę Państwa, szacunkowy koszt całości przedsięwzięcia, to jak Państwo wiedzą, jest 44 437 261 94 grosze. Może tak nie będzie. Proszę Państwa, dofinansowanie to jest 25 milionów
531 976 zł i 50 groszy. Proszę Państwa, środki własne z tego to jest 18 905 285 44 grosze. Co z tego wynika? Z tego wynika, proszę Państwa, że mamy złożony wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 10 milionów złotych. On został zatrzymany i jego realizacja została tylko wstrzymana z jednej przyczyny, z powodu tego, że nie mieliśmy jeszcze podpisanej, to znaczy pan prezydent nie miał podpisanej umowy z jednostką mazowiecką. Teraz jest, wracamy do wniosku i te 10 tysięcy mamy gwarancję, 10 milionów, że tą gwarancję, że ten wniosek będzie zrealizowany. Proszę Państwa, pozostała kwota to jest 8 297 tysięcy i to jest kwota VAT-u, jaka występuje w tej inwestycji całej. W tych 44 milionach to jest 8 297 365 zł, to jest VAT. Ten VAT musi miasto wpłacić i z powrotem jego uzyska. Także wraca do miasta. Środki budżetowe, które miasto autentycznie musi wyłożyć, jest 607 919 zł i 99 groszy. To jest kwota, o której mówimy. Proszę Państwa, wróćmy jeszcze do kwoty tej pożyczki 10 milionów złotych. Ta kwota to jest oprocentowanie, ponieważ w tej sprawie prowadziliśmy rozmowy i złożyliśmy wniosek, oprocentowanie to jest 3,5%, rozłożona na 10 lat. Samych odsetek jest na 2 miliony 018 złotego. Nie podlega to umorzeniu, to prawda. To jest kwota, którą trzeba będzie zapłacić. Także trzeba to w ciągu 10 lat rozkładając spłacać te rzeczy. Myślę, że to nie jest aż tak precyzyjne jest potrzebne, jeśli mogę to tego pani. Powiedzmy, że zasada jest analogiczna, to znaczy gminy też partycypują na też jakieś tam śladowe, rozumiem, koszty tak. własne i mówimy o pożyczce, tej, tak? Tak, i o tej pożyczce, tylko tą pożyczkę. Proszę Państwa, bo miasto te 600 tysięcy, o którym mówimy, miałoby zapłacić, to już wydało. Doprowadzona jest woda, także że dokumentacja. Dokumentacja jest zrobiona, także proszę Państwa, koszt na dzień dzisiejszy to jest, miasto już zainwestowało około 2 milionów złotych. No ale jak liczone są gminy, skoro z gminami dopiero Państwo będziecie rozmawiać? To nie są liczone, tylko jest złożona propozycja, brane pod uwagę. Ale to jest w tej kalkulacji, wszystkie gminy są wzięte? Wszystkie gminy, tak. I mamy nadzieję, że wszystkie wezmą. Proszę Państwa, mówimy jeszcze, pan pytał się, pan redaktor. Czyli generalnie tutaj ten główny koszt to jest koszt pożyczki 10 milionów na 10 lat, tak? Czyli, tak, i na 3,5%. Czyli średnio to około 1 milion złotych rocznie. To jest takie. Nie, to jest 2 miliony ogólnie, 2 miliony 18 złotych. To są same odsetki. Łącznie tak. z kapitałem, no te 2 miliony. Tak, tak, tak. To nie są duże kwoty, jak sami Państwo widzą. To są naprawdę niewielkie kwoty. Rozumiem, że tutaj jeśli się nie uda, to miasto w żaden sposób nie uzależnia tego od stanowiska gminy. Oczywiście, w najgorszym, szarym scenariuszu. Oczywiście, że nie. Tak. Jesteśmy zdeterminowani co do budowy. No jakby nasze intencje przedstawiłem Państwu. Główna zasada to to, żeby ten ważny element gospodarki odpadami był pod społeczną kontrolą miasta w tym wypadku, czy też powiedzmy no, jakiejś wspólnoty miasta i gmin. To istotne pytanie. Oczywiście, proszę Państwa, że my zapraszamy wszystkie gminy, nawet rozmowy prowadziliśmy, także pamiętam na spotkaniu byli przedstawiciele nawet także gmin, jednostek samorządu terytorialnego spoza powiatu ostrołęckiego ziemskiego. Natomiast oczywiście teraz w nowej sytuacji z tą pewnością dofinansowania wracamy do rozmów. Ja bardzo optymistycznie na to patrzę, chociaż zakładam przynajmniej co do jednej gminy, że te dyskusje będą dosyć trudne, ale my rozliczyliśmy i zaproponowaliśmy w otwarty sposób od początku współpracę wszystkim. Natomiast jeśli ktoś nie będzie, znajdzie lepsze wyjście, to jest to autonomiczna decyzja, zwłaszcza, że jeszcze raz podkreślam, decyzja, gdzie kierować strumień odpadów.
jest w tej chwili po stronie samorządu i to jest też jedna z powiedziałbym, no to zasadnicze nowe rozwiązanie w nowym systemie gospodarki odpadami. Jeśli wrócę do harmonogramu, bo takie pytanie było. Proszę Państwa, harmonogram, jak Państwo wiecie, starania o te pieniążki trwały od wielu, wielu lat. I te harmonogramy ciągle się zmieniały. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, harmonogram zostanie opracowany przez firmę, która wygra przetarg. Nie będzie to później, bo SIFS na pewno zawrze takie coś, taką informację, że to inwestycje trzeba skończyć do 2015 roku. Cykl budowy to będzie cykl dwuletni. A pierwszy krok, czyli przetarg? Przetarg będzie jeszcze w tym roku. W tej chwili jesteśmy na etapie pracy nad SIFS-em. I to w tym roku, no i przetarg? Nie w grudniu. Oczywiście. Nie, i wcześniej. Zrobimy to maksymalnie jak najszybciej, tylko jak Państwo wiedzą, ten SIFS, jak i umowę trzeba dopracować, żeby kropeczki lub przecinka tam nie brakowało. To jest bardzo trudna rzecz, ale zrobimy wszystko, żeby było dobrze. I jesteśmy oczywiście pewni i gotowi na wszelkie kontrole, bo ich nie zabraknie, jak sądzę, no ale to jest wiadomo, to jest dość istotna sprawa. Jak Państwo wiecie, z tymi największymi inwestycjami, z dofinansowaniem unijnym w Ostrołęce, no jest różnie. Było potężne dofinansowanie do systemu ściekowego, no mocno mieszkańcy to odczuli, zwłaszcza poprzez, wiadomo, harmonogram podwyżek, zwłaszcza ścieków. Co do obwodnicy, wiadomo, że potrzebna była bardzo, natomiast wykonanie, sami oceniacie, jest po prostu no, dramatyczne i tym bardziej, mimo że w tamtych, powiedziałbym, obszarach może nie mieliśmy tej bezpośredniej odpowiedzialności, tym bardziej chcemy od początku do końca starannie tę kolejną potężną inwestycję z dofinansowaniem unijnym przeprowadzić. Wierzę, że właśnie mieszkańcy z tej inwestycji skorzystają no, bardziej niż z tych dużych poprzednich, przecież potrzebnych, chociaż no, dzisiaj różnie oceniane. To jeszcze w uzupełnieniu, bo też Pan Prezydent wspomniał o ewentualnym zaproszeniu do zarządzania tą stacją, ale rozumiem, że na razie to jest inwestycja prowadzona przez OTB. Jest to inwestycja miejska, a my jako inwestora, można powiedzieć prowadzącego, zastępczego, wybieramy firmę miejską, stuprocentową, właśnie OTBS. Ale później Pan wspomniał o zaproszeniu do zarządzania, tak. Rozumiem, że w tym celu trzeba było powołać jakoś... Może być związek międzygminny, a może być, Panie Redaktorze, po prostu podział udziałów spółki z o.o. Tak i jeśli to będzie oczekiwaniem, wymaganiem gmin, to my jesteśmy otwarci na takie działanie, ponieważ podkreślam, TBS nie prowadzi jedynie działalności w obszarze gospodarki odpadami. Tak. Jeśli to byłoby oczekiwaniem naszych no, można powiedzieć, partnerów samorządowych, to jesteśmy otwarci na poszukiwanie takiej formy, gdzie wszystkie strony byłyby, można powiedzieć, bezpieczne, bo oczywiście, że gminy mogą po prostu wziąć na siebie pewien udział finansowy, ale jeśli ich warunkiem byłoby przejęcie też udziałów w TBS-ie, to jesteśmy gotowi na takie rozwiązania, choćby żeby dać no, jakby pewność naszym partnerom samorządowym, bo wiadomo, drodzy Państwo, wprawdzie w powiecie ostrołęckim niektórzy wójtowie są wieczni, no ale to jest taka praca, że bywa, że się kończy i niektórzy następcy, no wiadomo, przeszukują wszystko, żeby coś znaleźć, już tak mówię troszeczkę żartując, ale nieraz wójtowie na to zwracali uwagę, dlatego my jesteśmy otwarci na różne formy, podkreślam, czy to na związek międzygminny, celowy, czy też na podzielenie się udziałami w naszym TBS-ie, chociaż oczywiście, to jeszcze raz podkreślę, nie zamierzamy zamknąć działalności TBS-u tylko do tej jednej, powiedziałbym, do tego jednego obszaru. Dalej wszystkie inne sprawy, które
które nasza firma prowadzi, będą prowadzone. Mamy szczerą nadzieję, że wrócą dobre programy budownictwa czynszowego i że dalej będziemy także w tej dziedzinie mogli dobre propozycje mieszkańcom stwarzać. Ja na sekundkę odszedłem od tematu, ale sami Państwo wiecie, że to budownictwo, choćby przy Alei Jana Pawła II, te propozycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj niestety zatrzymano ciekawy program, ale już są nowe propozycje. Panowie prezesi przedstawili mi nowe rozwiązania, może mniej trochę korzystne, ale też, jak sądzę, my nie zatrzymamy się w tej działalności. To jest, myślę, rzecz oczywista.